polskich szpitalach brak masek, lekarze boją się epidemii, lecz rząd zapewnia, że kontroluje sytuację, pisze Rzeczpospolita. Rzeczpospolita przypomina, że zgodnie z deklaracjami polskich władz są one przygotowane na koronawirusa. Cytuję też wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z poniedziałkowej konferencji prasowej. Omówiliśmy szczegółowo zagadnienia dotyczące tego, co robić, by ograniczać ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa. Innego zdania są według dziennika lekarze. Przygotowani jesteśmy tylko na papierze. Sprawdzianem będzie pojawianie się pierwszych zachorowań, których spodziewam się już wkrótce, mówi gazecie dr Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bieleńskiego w Warszawie. Pacjenci, którzy wrócili z Chin lub mieli kontakt z osobą po takiej podróży, są odsyłani z kwitkiem zarówno przez lekarzy pierwszego kontaktu, jak i przez szpitale. Czytamy. O podobnych sytuacjach według gazety alarmują czytelnicy Rzeczpospolitej. Organizatorzy nie odwołują wydarzeń, na które zaproszono zawodników z całego świata. Przykład to impreza e-sportowa Intel Extreme Masters 2020 w Katowicach. Pisze Rzeczpospolita. Masek przeciwwirusowych nie można dostać od miesiąca, nawet gdybyśmy chcieli kupić je za własne pieniądze, mówi jeden z lekarzy z dużego szpitala na Mazowszu. Na brak podstawowych zabezpieczeń skarżą się także, według gazety, medycy z Lubelszczyzny czy Łódzkiego. O pierwszym prawdopodobnym przypadku koronawirusa w Polsce mówiliśmy już w tym filmie, dlatego gorąco zachęcam Cię do kliknięcia w link, który widzisz na ekranie. Do usłyszenia.